Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 9 w wersetach od 17 do 34? Powiedzieli ponownie ślepemu: co ty powiesz o nim w związku z tym, że otworzył twoje oczy? A on powiedział: jest prorokiem. Nie wierzyli Żydzi, że był on ślepy i stał się widzącym, aż zawołali rodziców tego, który stał się widzącym. Pytali ich: czy to jest wasz syn, o którym wy mówicie, że urodził się ślepy? Jak więc teraz widzi? Odpowiedzieli im rodzice jego: wiemy, że to jest nasz syn i że urodził się ślepy. Jak teraz widzi, nie wiemy. Ani też nie wiemy, kto otworzył jego oczy. Jest dorosły. Zapytajcie go. Niech sam o sobie powie. Tak mówili jego rodzice, bo bali się Żydów, ponieważ już wtedy Żydzi postanowili, aby każdy, kto wyzna, że on jest Chrystusem, został wyłączony z synagogi. Dlatego powiedzieli jego rodzice: jest dorosły, zapytajcie jego. Powtórnie więc zawołali człowieka, który był ślepy, i powiedzieli mu: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Odpowiedział: czy jest grzeszny, nie wiem. Wiem tylko jedno, że byłem ślepy, a teraz widzę. Powiedzieli mu ponownie: co ci uczynił? Jak otworzył twoje oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a nie słuchacie. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wtedy go zwymyślali: ty jesteś jego uczniem, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz ten skąd jest, nie wiemy. Człowiek ów odpowiedział im: to jest rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a otworzył moje oczy. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, lecz kogoś, kto jest bogobojny i czyni jego wolę, tego wysłuchuje. Nigdy nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepemu od urodzenia. Gdyby on nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiedzieli mu: ty cały urodziłeś się w grzechach i ty nas nauczasz? Wyrzucili go na zewnątrz. Niewidomy człowiek, który został uzdrowiony, jest kłopotliwym dla faryzeuszy świadectwem mocy Pana Jezusa. Nic więc dziwnego, że od samego początku starają się sprowokować go bądź jego rodziców, aby powiedzieli coś, co dałoby im pretekst do unieważnienia tego cudu. Kiedy okazuje się to niemożliwe, czynią wszystko, co w ich mocy, by zlekceważyć tego, który dokonał cudu, i znieważają go. I mamy tutaj odnośnik do 8 rozdziału 49 wersetu tej Ewangelii. Jezus odpowiedział: ja nie mam demona, ale czczę mojego Ojca, a wy mnie znieważacie. Twierdzą przy tym: my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Werset 24. Choć nieco wcześniej, na zadane im przez Pana pytanie,
Któż z was może dowieść mi grzechu? Czytamy w 8 rozdziale, 46 wersecie tej Ewangelii. Nie byli w stanie nic odpowiedzieć. Uzdrowiony przez Pana człowiek zachowuje się zupełnie inaczej niż jego rodzice. Im bardziej chodziło o religijną pozycję niż o prawdę. Wyznać Jezusa jako Chrystusa i dzielić z Nim Jego odrzucenie, to było dla nich zbyt wiele. Obawiali się, iż popadną w niełaskę. Jakże wielu podobnych im ludzi jest i dzisiaj. Jednak ich syn nie ma takich obaw. Faryzeuszom nie udaje się odebrać mu prostego zaufania do tego, który go uzdrowił. Przeszedł on z ciemności do światłości. Dla niego nie jest to jakaś teoria czy doktryna, tylko rzeczywistość. On po prostu stwierdza: to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Werset 25. Czy i ty możesz tak powiedzieć?